Cześć Wam wszystkim, witam Was w kolejnym nowym filmie. Dzisiaj specjalna wycieczka z kolegami z klubu PAA z Bolton. Jarek, Paweł i Artur. Dzisiaj łowimy w czwórkę. Jesteśmy na Billfield Reservoir. Jest to łowisko specjalne, głównie dla muszkarzy, jeżeli chodzi o pstrągi tęczowe, ale jest tutaj udostępniona też woda i łódki dla łowców szczupaków. Co prawda są to chyba tylko w sumie 4 czy 5 weekendów w roku, ale udało nam się już ponad pół roku temu, żeśmy zabukowali tutaj dzięki Arturowi łódkę. No i dzisiaj jesteśmy we dwójkę tutaj. Akurat siedzimy na tej jednej łódce, a na drugiej siedzi Jarek z Pawłem. Także jak się domyślacie, właśnie przyjechaliśmy tutaj ze spinningiem w poszukiwaniu dużych szczupaków. Łowisko dosyć duże, twarde, płaskie dno, fajnie się obławia, są różnego rodzaju zatoki, płytsze, głębsze. Właśnie w takich partiach będziemy szukać tutaj tych ryb. Co można powiedzieć, no jak zauważyliście, dzisiaj ze mną nie ma Kacpra. Niestety czasami bywa tak, że niestety on jest jeszcze za mały, po prostu nie może, przepisy nie pozwalają, żeby dzieci poniżej tam 16 lat łowiły na łódce, także no niestety, ale cóż, wracając do tematu tych szczupaków, mamy zamiar coś dzisiaj złowić, coś pokazać, jeżeli się uda oczywiście. Jako przyłów spodziewamy się tutaj tęczaków. Jak wiadomo, potrafią też być dosyć agresywne i brać przynęty o jaskrawych kolorach, niemal te same, na które łowi się szczupak. Także dzisiejszymi przynętami głównie duże gumy, duże woblery. Później jak będziemy spływać sobie z chłopakami na przerwę, pokażę Wam, jak wyglądają nasze pudełka. Popatrzycie sobie, na jakie przynęty łowimy. No i zobaczymy, tak jak mówię, dzień się rozpoczyna, pogoda dosyć mroźno, jest w tej chwili około 0 stopni, mgła, słoneczko gdzieś tam wstaje, przebija się. No i zobaczymy. Mamy nadzieję, że w końcu coś połowimy, tak? Tak jak wspomniałem, jest ze mną Artur. Schował się tu za mnie. Artur już łowi. Zdążyliśmy przed chwilą właśnie wypłynąć. Ja też uzbroiłem właśnie wędkę. No i też zaraz zacznę łowić. Po ostatnim naszym filmie z Kasprem, który żeśmy opublikowali, gdzie żeśmy byli na szczupakach, niestety prawie 3 tygodnie byłem bez wędkowania. Przytrafił mi się, można powiedzieć, wypadek w pracy. Złamałem palca u prawej ręki, także byłem na jakiś czas odłączony. Pomimo tego, że minęły już 10 dni od wypadku, nadal palca mam owiniętego. Nadal mnie boli, ręka jest spuchnięta. No i niestety niezbyt wygodnie mi się dzisiaj wędkuje, ale postanowiłem nie poddawać się, tak jak mówiłem Wam wcześniej, pół roku niemal temu, żeśmy bukowali tą łódkę i no i nie mogłem sobie odmówić tej przyjemności przyjechania tutaj. Postanowiłem sobie kija wziąć w lewą rękę, przekręcić korbkę od kołowrotka na prawą stronę. No i co? No i będę próbował, będę się starał. Może nie będę w 100% mógł sobie podbijać tej przynęty tak, jak bym sobie życzył.
No ale jesteśmy na łódce, nie trzeba też daleko nigdzie rzucać, można łowić niemal w każdym miejscu, gdzie da się podpłynąć, co na pewno ułatwia sprawę. Druga rzecz to będziemy w międzyczasie, po prostu jak ręce się zmęczą, bo łowimy dość dużymi przynętami, także w międzyczasie będziemy też sobie używać tutaj sposobu, jakim jest trolling. No i tyle. Mamy też wędki na trupka. Nie wiem, czy będziemy je rozkładać, czy nie, jeżeli się nic kompletnie nie będzie działo. Jeżeli wiatr nam nie pozwoli na swobodne pływanie sobie po jeziorze, no to po prostu gdzieś schowamy się w jakąś zatokę i będziemy starać się łowić coś na martwą rybkę. Na tą chwilę nie będę już przedłużał, biorę się do roboty. Artur, jak już widzieliście, z tyłu jest, łowi. Także to na tyle. Mam nadzieję, że się zaraz zobaczymy wkrótce i coś uda się nagrać. Artur ciągnie rybę. Przesunę się, żeby było widać. Co, z trollingu wzięła, nie? Tęcz. Ja. Nie duży, dobrze. Ale wylądował. I się wypił, nie? Nie, wypił. Kapki się napił. Masz tu radę? Ręce śliskie. Nie wiem, czy tu można. Robimy. Weź go, pokaż go do kamery, wiesz? Ja muszę go wziąć i podobrać jakoś. Uciekł czy nie usieknie? No ale zażar. Jest pierwsza rybka na pokładzie. Ja miałem wcześniej chwilę też tęczaka. Niestety przed podbierakiem się wypiął. Artur miał troszeczkę więcej szczęścia. Zaraz zobaczycie. Gdybyś mógł podnieść go trochę. O, daj sobie tak na środek kadru. O, i poczekaj. Od razu zdjęcie zrobimy też. Dobra. Wpuszczamy do wody, oczywiście. No i rybka wraca szybciutko do wody. Poszedł. No i fajnie, nie? Szczęśliwy łowca Artur. Pierwsze koty za płoty. Trzeba, wydaje mi się, tutaj jeździć, gdzie te kurna ryby się pokazują. Za tymi tęczakami być może i szczupaki. Zapewne tak, bo szczupak przecież idzie za rybą, bo szuka żarcia. Więc może się nam uda w końcu coś złapać fajnego. Chociaż widzieliśmy na zdjęciu, pan nam pokazał. Zobaczyć. Takie proszę o to. Zobaczcie sobie. Rybka nieduża, około 50 cm, a potrafi wziąć na takiego, no, 15 cm w oblerkę. Także dzień się fajnie zaczyna, mam nadzieję, że coraz więcej się będzie działo i będziemy mogli pokazać to do kamery. Artur mnie tu deklasuje dzisiaj, ciągnie drugą rybę. Ja szybko... Ty, to jest szupak, ej. Artur, daj go na prawo, żebyśmy się nie splątali. Na prawo go da, No. Oj, patrz, widzisz. Oj, nie miałem teraz problemu. Czekaj, nie, czasem nie luzuj żyłki tylko. Kurna, popatrz. No, tak to jest. Ja go wyciągnę. Nie, patrz. Ale wodę podbierzesz go i wtedy do pływa. Bo wchodzi pod ten, pod łódkę. Dobrze. Trzymaj go tylko. Ja to odplączę, wiesz? Widziałeś? Dzięki. Chciałbym powiedzieć sorry. Super. Dobrze, będziemy mieli kolejną rybkę. Artur w akcji. No, myślę, że... Patrząc po kiju, będzie ładna sztuka.
ty, tęczak. Ale wielki. Ale wielki. O, to jest to, słyszycie? Akcja. Co prawda nie przyjechaliśmy tu na wstrągi, ale kurczę, daje. Ty, ale duży. To twój był taki sam. Nie, no nie żartuj. Gdzie mój do twojego, ej. Oj. Ale przydzwonił. Olbrzymia ryba, naprawdę. Staram się właśnie tutaj ten podbierak przesunąć. Musi go przytrzymać, on sobie idzie, no. To baria, wiesz. Piękna ryba. Piękna ryba. Zaraz go pokażemy. Uważaj, ja tu na wędkę, żeby się nie połamała tutaj. Kurde. Może chcesz go zmierzyć, czy co? Zmierzymy, nie? O, to ładnie, źle się tam. Czekaj, wydobędę gdzieś miarkę. Dasz sobie radę tam? Co? Tą miarkę to trzeba na wierzchu od razu położyć. Bo może jeszcze nie jedna rybka się. A już jest? Nie, no ładny taki. Kurczę, grubiutki. Kurczę, jeden ma. Kurczę, 63 cm. Piękna rybka. Czekaj, przesunę się. Tak sobie, żeby było cię widać. Jest ładna. Ale na mnie buja akurat ja teraz. Jeszcze raz zrobimy, ja się przesunę. Kurna. Dobra. Na filmie będzie. Dobra. Daj go może trochę do porbieraka, na który nie dojdzie do siebie. Ale ładna ryba, 63 cm. Ale mówię ci, ale walczył. No. Ładnie, bardzo ładnie. I co, na ten sam wobler, nie? Na ten sam wobler. No super, położymy tu chwilę. No dojdzie do siebie, już praktycznie jest. Odpływa. Walka pierwsza klasa. I właśnie o to chodzi w rybę. Jak nie wierzę, to nie wierzę, ale... Jeszcze jest? Już weź nocki. Popłynę. Ciekawe, nie miał ze 4 kilo? Nie, myślę, że tak 2,5 po 3 podchodził. No, za 3 kilo mógł mieć. Może 4 to trochę za dużo, ale tak 3, no 2,5, 3 tam na pewno. No szczupak taki po 65 kg, gdzieś po 30 kg, nie? A on jest taki też taki kuckowaty, to wiesz. Także dzieje się. No i co, bawimy się dalej, nie? Dobrze, że coś się łowi przynajmniej. Chwila relaksu na śniadanko. Jak do tej pory Artur ma 2 ładne pstrągi. Ja miałem jednego, który się stracił. Która jest w ogóle godzina? Znaleźliśmy sobie teraz w takiej zacisznej zatoce, troszeczkę jesteśmy odsunięci tutaj od wiatru, jest trochę cieplej. Dlatego postanowiliśmy sobie właśnie zrobić śniadanie, napić się ciepłej herbaty. Przy okazji tutaj jest troszeczkę płycej niż tam po środku, gdzieśmy wcześniej mówili. No i postaramy się tutaj coś złowić właśnie na tych płytszych partiach. Z wieści, jakie nam tutaj przekazał
organizator dzisiejszego wędkarskiego dnia na tym łowisku. Wczoraj właśnie padł chyba największy szczupak, był 25 funtów. Piękna, duża ryba, oglądaliśmy zdjęcia zanim żeśmy weszli do swojej łódki. No i właśnie pan ten powiedział, że o dziwo, pomimo temperatury ujemnej w nocy i w dzień niewielkiej temperatury, szczupak został złowiony na metrowej wodzie. Także jak wiadomo, tutaj w Anglii nie ma takich srogich zim, pomimo że temperatura spadnie poniżej zera, powiedzmy tam minus 3, minus 5, to i tak to jest tylko jedna, dwie noce. Ta woda jeszcze nie zdąży się tak zupełnie wychłodzić. No i jak tylko słońce wychodzi, to te ryby potrafią właśnie wychodzić na jakieś takie płytsze zatoki, płytsze miejsca i szukać pokarmu. Mamy nadzieję, że i dzisiaj nie będzie gorzej niż wczoraj z tego, co nam opowiadali, i też się uda coś fajnego złowić. Przepływamy przed potulicą, jest tutaj taki mostek, no i wpływamy teraz na drugą część jeziora. Troszeczkę ona jest tutaj płytsza, nie wiem czy to będzie akurat lepiej czy gorzej, generalnie postanowiliśmy coś zmienić i płyniemy sobie w tą stronę. Słuchaj, tam są te lasy, tam po pierwsze. Zobacz, gdzie są wszystkie łódki, patrz. Tam jest łódka, tam są łódki, tam są... Zobacz, tam stoją też, kurczę, dwie łódki. Ja myślę, żeby tam płynąć, tam gdzieś, albo gdzieś w tą zatokę. Zobacz, patrz, Artur, tam. Widzisz tam? Ewentualnie chyba, że gdzieś tutaj, po tej stronie poszukać, ale nie wiem. To jest. Płyniemy dalej, pełni optymizmu. Nie będziemy się poddawać. Do tej pory bez zmian. Artur 2 pstrągi, ja 1. A Artur z Pawłem, Jarek z Pawłem co złowili w końcu? Nic. Jarek tylko się chwalił przez telefon wcześniej, że miał jakiegoś małego szczupaka na wędce. Niestety też mu się spiął. No i jakieś uderzenie od pstrąga. Poza tym bez żadnej konkretnej ryby. No zobaczymy. Zobaczymy. Będziemy się starać coś złowić. Spotkanie na szczycie. Chłopaki tutaj przypłynęli. Paweł, Jarek. Pijemy kawę. Pijemy kawę.
rozgrzewamy. Co rozgrzewamy? Chęci do łowienia. No teraz kurna trochę tutaj zawiało. Zobacz, miało być słoneczko, ale tu ręka nie mogła. Ja chyba zapalę się nigdy wycofam. Co mieliście, chłopaki? Było coś? Ja zero. Ja jedno wyjście szczupaka, nie zjadł. Poza tym. I jakieś brania tam chyba z prągów za ogon. Paweł już się chwali, że ryby złapał. Zanim jeszcze do łódki wsiadł, to już miał komplet w torbie. Oto śledź. Uważaj sobie na przynętę, ej, Paweł, bo ci się zaraz zaczepi w siatkę. Chłopaki się tu nie oszczędzają, kurna. Przynęty większe niż ryby w jeziorze. Ty, no masakra, kurna, nie? A ty też masz na trubka i co? Też nic. Rzuciliśmy dwa razy tam na trubka, ale ciężko jest, wiesz. Jak nie ma kotwicy, to bez na trubka to jest ciężko, naprawdę. Znosić, wiesz, łódkę. Tutaj chyba w rogu to siedzą z kotwicą. Oni tutaj wpłynęli w krzaki. Mi się nawet nie chciało jeszcze otworzyć w ogóle tej wędki. Teraz tutaj wszyscy zastanąć i można sobie z trubka rzucić, nie? No bo to chyba tak trzeba by zrobić. Mi się wydaje, że mógł po tej podpłynąć dalej. Chyba tam tą zatoczkę. Tam się dzisiaj. Ale fajnie. Wiesz, jak ja jako stronę przywaliłem, tak jak Paweł miał w tym bagu. Tak kurde, normalnie 63 cm. Taki grubas, jak mu przywalił, to myśleliśmy, że to kurde szczupa. Na co? Na tego wodora, co się używa. To nie mogę przejść. Humory dopisują, jak widać, pomimo że niewiele ryb jak do tej pory zostało wyciągniętych, ale fajnie się spotkać nad wodą, tym bardziej na łódkach, na nowym łowisku. Morale jak najbardziej bojowe, dokładnie, nastawienie tak samo. No i co, chwila na herbatkę i zaraz spadamy. Wypłyniemy sobie na następną zatokę i będziemy próbować łowić dalej. Artur szaleje. Kolejny ładny tęczak ląduje w podbieraku. No. Faktycznie zwijałem przynętę i myśmy się zastanawiali właśnie nad zmianą przynęt i wtedy uderzył. Zaraz sobie pokażę. Ładna rybka. Może nie jest taki duży jak ten największy, ale też ładny, nie? Ponad 50 na pewno. Tak myślę. Zmierzymy. Trapala Black Shadow. Aha. Proszę zobaczyć. 18 cm wobler. No i rybka, chodź. Co? No, całkowicie. Boję się, że śliski. Strasznie. Cześć. Poradź się tutaj, zachodźcie to. Gdzieś już się zobaczymy. A to.
już mierzymy go. 55 mi daje. 54. 53. 53 dokładnie. Wyję do wody. Poszedł. Jednak coś się dzieje od czasu do czasu. Miałem właśnie zmieniać w ogóle raz, się zastanawiałem na co zmienić. Chciałem założyć tego żółtego, dłuższego. Ale ja się też zaskoczono. Najważniejsze, że się pokazał skutecznie. Myślałem, wiesz? Ja też myślałem, że szczupak. Myślałem, że szczupak. Co, bawimy się dalej. Jest szansa, że może się coś jeszcze ruszy. Teraz trochę słońce wyszło. Może się jeszcze coś zadzieje. Fałszywy alarm. Chyba i tak. Ja widziałem, bo widziałem jak ci sarnał ubije. Ty. Może żeby się kurde kawałek wrócimy jeszcze raz. Opłyniemy takie kółko jeszcze raz. Wydawało się, że najpierw wsiadła ryba. Widziałem jak szarpało Arturowi kijem. Odłożyłem szybko moją wędkę, byłem pewny, że ryba już siedzi i jest holowana. Okazało się, że po kilku sekundach był luz i ryba spadła. Na wobleże są bardzo duże ślady po zębach, także przypuszczamy, że duży szczupak. No, wiadomo, wobler kuczy dosyć dużego rozmiaru. Może jakaś mamusia się zainteresowała w końcu. Postanowiliśmy sobie zrobić kółko i napłynąć jeszcze raz mniej więcej do tej samej linii. Będziemy próbować. Jeszcze raz. Niecodzienne ujęcia. Ale co? Trafił się w końcu. Blanku nie ma. No i w końcu wyholowany, nie? I wyholowany. Taki oto... Zobacz, dobrze, że założyłeś tak z tyłu tą... No, założyłem trochę tą dłuższą, wiesz? No, to powiem, wiesz? No. Zobacz, ja parę. Warunki są dosyć ciężkie. Niemal sztormowe. Ale cóż, trzeba sobie jakoś radzić. Zaraz pokażemy rybkę do kamery. Normalnie na dozbrojce i tu w dodatku jeszcze... Widzisz, Mariusz, dałem ci... Na jednym kurna grocie, nie? Dałem ci taka oto... ręką, a właśnie, miałeś dobry pomysł z tą dociążeniem. No. To działało. Taka oto rybka. Nieduży ten czaczek. Blanku nie ma. Ręce śmierdzą rybą. Cóż można powiedzieć. Na bezrybiu tory i ryba. Pomimo, że żeśmy przejechali tutaj ponad 100 km. Czekaliśmy na ten wyjazd pół roku. Szczupaki niestety nie dopisały.
No i tylko takie o. Rybka wróciła oczywiście do wody. Poczekaj, ja sobie poradzę. Rybka oczywiście wróciła do wody. Teraz wam pokażę, jaki patent użyłem, bo złowiłem to na gumę. Otóż trollingując, mogłem sprowadzić gumę do dna, więc możecie sobie wyobrazić, tutaj jest głębokość około 10 metrów, maksymalnie do 15. Teraz wam wszystko pokażę. Otóż patent był taki, że założyłem sobie do zbrojkę, do takiej gumy, główka 17,5 grama, dociążona ciężarkiem 30 gram. Dzięki temu przynęta zeszła mi prawie do dna. No i w czasie trollowania skusił się, jak widzieliście, nieduży tęczak. Także łowimy dalej. Mam nadzieję, że oprócz tych tęczaków w końcu może jakiś szczupak się trafi. Zobaczymy. Tak to właśnie bywa. Nie ma szczupaków. Coś można powiedzieć na nasze usprawiedliwienie. Jesteśmy tu pierwszy raz na tym zbiorniku. Nie mamy sondy, nie mamy nic. Kilka słów tylko pomocy od organizatora tutaj tych łódek i tak dalej. Odnośnie głębokości i tak dalej. No i co? Jak widzicie, oprócz tych powiedzmy tęczaków, po które tak naprawdę żeśmy tutaj nie przyjechali, nic się więcej nie zdarzało. Pewnie powoli będziemy niedługo kończyć. Jest coraz gorzej. Wiatr się wzmaga, temperatura spadła. Jest szaro, buro i ponuro, jak widzicie. Fale są coraz większe, coraz bardziej utrudnia to wędkowanie. Zostało nam tylko troszeczkę się tutaj pokręcić po okolicy i potrolować. Koniec imprezy, jesteśmy na brzegu, uśmiechy na twarzach, zmarznięci. Jarek, co miałeś dzisiaj? Ja dzisiaj miałem gluta przy nosie, nic więcej. Nie, no dzisiaj nie zrobiłem nic. Paweł? Nic nie. Cieniutko, nie? Dzisiaj Artur zaraz nadrobił. Artur, włączaj to! Artur, kurczę, Artur nałapał tyle ryb, że... Nie masz kluczyka. Fajnie, akumulatory siadą. Żadny kluczyk, no kurwa. No zobacz. Dwa razy musisz pod rząd szybko wcisnąć. Dobra. Nowy samochód, wybrałem. Także wygląda to w ten sposób. A nagrałeś to? Mnie się... No wszystko jest nagrane. Mnie się udało złapać dwa pstrągi, z czego jeden mi się odpiął przy podbieraku. Drugi udało się wyholować. Artur dzisiaj zaszalał z pstrągami. Chłopaki się śmieją, brakło tabelki. Chłopaki się śmieją, że pół roku czekał na wyjazd na szczupaki, a pstrągów nałowił. No ale ja już tutaj mówiłem, na bezrybiu to i to ryba. Nie, no fajne, pstrągi też fajne. Ty, no właśnie, a słyszeliście, żeby ktoś z angielskich wędkarzy w ogóle jakiegoś szczupaka na spinning czy coś? A pstrąga złapał? W
ogóle nie wiem. O pstrągu też nie słyszałem. Jakiś słyszeliśmy o dwóch małych szczupakach złapanych na deadbite, na trupkach, ale to nic poza tym. Także ogólnie podsumowując, dzień wędkarsko, jeżeli chodzi o ryby, bardzo słaby. Gdyby nie te pstrągi, to w ogóle była totalna porażka. Jednak warunki pogodowe diametralnie się zmieniły w obiedzie, zaczęło wiać, niemal sztorm. Można powiedzieć jeszcze jedno. Teraz została jeszcze godzina łowienia, pomimo to, że została jeszcze godzina łowienia, bailiffi już wszystkich zwołali do bazy, żeby oddać łódki, bo po prostu używała się skupiła i grozi to, wiadomo, różnymi niebezpiecznymi sytuacjami. Dlatego już żeśmy skończyli godzinę przed czasem. No, podsumowując, tak jak mówiłem, dzień towarzysko jak najbardziej udany. Chłopaki zadowoleni, uśmiechnięci. Jak bit. To dzisiaj na szupach, ale jak coś No i tyle. Do zobaczenia. Zapraszam na kolejny film już wkrótce.